Oglądaliście bajkę Ostatni Jednorożec lub czytaliście powieść o tym samym tytule? Jednym z powodów, dlaczego Ostatni Jednorożec jest ostatnim jednorożcem, jest byk. Duży, czerwony byk pokryty płomieniami. A co jeśli wam powiem, że ów byk nie jest po prostu wymysłem autora, a miał faktyczne miejsce w mitologii? Atkse jest czerwonym bykiem z mitologii Basków. Zapraszam do oglądania. Atkse z reguły jest przedstawiany jako czerwony byk. Z czasem jego wizerunek został jednak zmieniony i od tego czasu jego ciało jest pokryte płomieniami. Potrafi się również przemieniać w człowieka. Zamieszkuje jaskinie, z których wychodzi pod osłoną nocy w trakcie burzy. Atakuje kryminalistów, chroni także ludzi przed opuszczeniem swoich siedzib w momencie, kiedy zbliża się jakieś niebezpieczeństwo. Tutaj mogę was zaskoczyć, ale czerwony byk istniał naprawdę. Biorąc pod uwagę, że odnaleziono wiele rycin i malunków przedstawiających byki w jaskiniach np. we Francji czy w Hiszpanii z okresu paleolitu, możemy stwierdzić, że ów byk żył pośród naszych przodków. Nie był jednak potworem, a zwykłym zwierzęciem, o czym może świadczyć opis jego zachowania. Nie od dziś wiadomo, że zwierzęta szybciej wykrywają zagrożenie niż my i obserwując ich zachowania możemy stwierdzić, czy zbliża się np. trzęsienie ziemi, a może czy nam spadł poziom cukru. Zwierzęta również bardzo dobrze wyczuwają, kiedy jakaś osoba ma złe zamiary wobec nich lub nas samych. Jak już powiedziałem we wstępie, Atkse pojawia się w filmie animowanym Ostatni Jednorożec. W filmie tym z rozkazu króla Hagarda doprowadza do zniknięcia praktycznie wszystkich jednorożców, aby w końcu stawić czoło temu ostatniemu. Czerwony byk występuje także w grach, m.in. w Disco Zoo czy w obu odsłonach Guild Wars.